Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy, jak również Ciebie, Pawle. Dzisiaj pojawiliśmy się na ulicy Piłsudskiego w Radomiu, tuż obok budynku sądu. Zgłoszenie wysłała do nas pani Ania, która napisała bardzo ciekawy wierszyk. Nie jestem teraz w stanie go zacytować, co prawda. Natomiast pani Ania napisała, że jest naszą słuchaczką od bardzo, bardzo dawna. I to nas przekonało tak naprawdę, żeby pojawić się właśnie dzisiaj na ulicy Piłsudskiego pod budynkiem sądu. Więc pani Aniu, jeżeli teraz pani nas słyszy, zapraszamy panią tutaj do nas po odbiór nagrody, z którą do pani dotarliśmy. Co znajduje się w kopercie, nie wiem kompletnie. Jest znak zapytania, więc jak pani Ania się pojawi, dopiero wtedy dowiemy się, co znajduje się w środku. Póki co, jeszcze raz przypominam, jesteśmy na ulicy Piłsudskiego w Radomiu, tuż obok budynku sądu. Proszę wyjrzeć przez okno i nas wypatrywać. Ktoś się pojawił tutaj na miejscu. Ktoś się pojawił na miejscu. Dzień dobry, czy to pani Ania? Tak, właśnie korzystam z przerwy w pracy, także mamy taki krótki czas, dziękuję. Czyli idealnie trafiliśmy. Pani Aniu, bardzo miło nam poinformować, że stała się pani dzisiaj zwyciężczynią kolejnej edycji urodzinowego konkursu Radia Rekord. Ja już w tej chwili wręczam pani kopertę. Co znajduje się w środku? Za chwileczkę się dowiemy. Także robi się naprawdę ciekawie. Jest znak zapytania. Proszę otworzyć, proszę powiedzieć, co znajduje się w środku zarówno nam tutaj, jak również wszystkim słuchaczom po drugiej stronie radio odbiorników. Proszę bardzo, przekazuję pani głos. Tak, na początek zajrzałam i mam voucher do Shintai Day Spa, czyli będę miała piękne spa. Wspaniałe. Oczywiście zaproszenie na urodzinowy koncert Radia Rekord i chyba to, co najważniejsze. Tak, to są bilety na urodzinowy koncert, także pani Aniu, voucher o wartości 300 zł do Shintai Day Spa, jak również nasza nagroda gwarantowana, czyli zaproszenie na galę urodzinową 30 listopada w hali Radomskiego Centrum Sportu, gdzie spotkamy się wspólnie z zespołami i będziemy wspólnie świętować 30 urodziny Radia Rekord. Czy pani się cieszy? Tak, ale jestem bardzo zaskoczona, bardzo dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Życzę miłego dnia przede wszystkim. Pani Anio, prosto ze studia pytanie od naszego redaktora Pawła. Ile lat pani jest już słuchaczką Radia Rekord? Od początku. To była 7 albo 8 klasa. Nie pamiętam dokładnie, ale radio powstało mniej więcej w październiku i urzekło tym, że były mocne klimaty, były porykiwania szarpidrutów, na które zawsze z taką ekipą podwórkową czekaliśmy. Czyli pani radio towarzyszy w pracy, w domu i w samochodzie. Dokładnie tak. Pani Ania dzisiaj zjawiła się na miejscu, jest kolejną zwyciężczynią kolejnego finału urodzinowego konkursu Radia Rekord. Ja jeszcze tylko tak pokrótce zapytam, jak swoimi słowami zachęciłaby pani słuchaczy do udziału właśnie w tym konkursie? Kto wie, może każdy następny dzień to będzie niespodzianka i nagroda dla Ciebie. Zachęcam, bo tak naprawdę może to być przypadek, a może to być Twoja inwencja, żeby zadziałać i żeby wygrać. Dokładnie tak, także pozdrawiamy. Jeszcze raz gratulujemy pani Ani i zapraszamy do udziału w konkursie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na portalu cozadzień.pl. Wypełniajcie zgłoszenie i bawcie się razem z nami z okazji 30-lecia Radia Rekord. Pozdrawiamy.